Umiera bogaty człowiek i biedny człowiek trafiają do czyszca. Bogaty człowiek, ponieważ miał wielu znajomych, miał wielką rodzinę, miał sporo pieniędzy, polecił, aby po jego śmierci dano duże sumy pieniędzy na msze, aby wielu jego potomków modliło się za niego, dlatego będą mogli otrzymać pieniądze. Ale biedny człowiek nie miał nikogo, kto mógłby się o niego modlić. Jego rodzina podczas życia zmarła, jego bliscy odsunęli się od niego. Bogaty i biedny trafiają do czyścica. Jak szybko wyjdą z niego? Czy bogaty wyjdzie do nieba szybciej, przez to, że rodzina, znajomi, przyjaciele modlą się o niego? Czy wyjdzie z tego czyścica szybciej, przez to, że miał wiele pieniędzy? W sumie te pieniądze miał dzięki łasce Bożej. To i inne pytania często nasuwają się nam z okazji tego Dnia Wszystkich Świętych. Zapraszam na film. Witajcie. Dzisiaj taki film z dość nietypowym wstępem. Chciałem opowiedzieć taką historię, ponieważ wielokrotnie myślę o tej nauce katolickiej o czyśćcu, na przykład na podstawie takiej historii. Kiedy byłem młodym człowiekiem, mój tato zmarł, i postanowiłem odprawić za niego odpust. Kościół Rzymski naucza, że aby odprawić, aby duszę wyciągnąć z czyszca, najlepiej jest odprawić odpust zupełny za nią, i najlepiej to zrobić w dniach od 1 do 7 listopada. Wtedy trzeba nawiedzić cmentarz, pomodlić się w intencjach papieskich. I jest jeszcze kilka warunków. Więc kiedy mój tato zmarł, a ja byłem bardzo zaangażowany w kościele, postanowiłem odprawić ten odpust w jego intencji, aby wyszedł z czyśćca, aby mógł być w niebie. Minął rok, po roku spotkałem się z jednym ze znajomych księży i pytam, księże, w ubiegłym roku odprawiłem odpust zupełny za mojego tatę, i co dalej? Cały czas mam jakieś wątpliwości. Nie jestem pewien, czy on jest w niebie, a chciałbym, aby był w niebie. Czy powinienem jeszcze raz odprawić ten odpust za niego? Czy, czy mam jakąś pewność, że jest już w niebie i mogę za kogoś innego ten odpust odprawić? Ksiądz odpowiedział mi: Nie wiem. Nie wiem, czy twój tato jest w niebie. I to bardzo mnie zszokowało, jakoś wybiło mnie z takiego. Przekonania, że skoro Kościół naucza, że wystarczy odprawić jakąś konkretną modlitwę, aby osoba przeszła z czyśćca do nieba, hmm. okazuje się, że tak nie jest. Zastanawiałem się długo nad tym, pytałem księdza, jak to możliwe, że z jednej strony Kościół naucza tak, a z drugiej strony ksiądz odpowiada mi coś innego. Ksiądz powiedział, odpraw ten odpust za kogokolwiek, a Pan Bóg sobie z tym poradzi. Wtedy odszedłem z takim przeświadczeniem, że nie otrzymałem odpowiedzi na bardzo ważne dla mnie pytanie. Było to zbyciem. To nie była odpowiedź, jakiej oczekiwałem. Nie wiem, czy myślicie o tym, co się dzieje z Waszymi bliskimi zmarłymi po śmierci, czy też nie. Myślę, że większość ludzi zastanawia się. Mam nadzieję, że większość ludzi zastanawia się nad tym, co będzie z nami, co będzie ze mną, kiedy umrę. Ale też zastanawiamy się, co się dzieje z tymi bliskimi, szczególnie jeżeli odejdzie z tej ziemi ktoś nam bardzo bliski czy to współmałżonek, czy dziecko, czy rodzic, czy mama, tato, to myślimy, co z nimi. Kościół rzymskokatolicki naucza, że po śmierci człowiek może być w trzech stanach albo może być w piekle jeżeli zmarł w stanie grzechu ciężkiego, jeżeli popełnił jakikolwiek grzech ciężki i nie wyznał go kapłanowi, może być też w czyściu lub w niebie. Jeżeli zmarł w stanie łaski uświęcającej, mało ludzi idzie od razu do nieba. Większość prawdopodobnie przechodzi przez czyściec, tak naucza Kościół Rzymski. Chociaż to bardzo skomplikowane, bo jakiś czas temu byłem na mszy, za zmarłego byłem na pogrzebie i z jednej strony ksiądz wychwalał tą osobę, że na pewno jest w niebie, ale z drugiej strony po mszy, Zachęcał ludzi, aby składali ofiary, aby wykupywali mszę za tą osobę, bo prawdopodobnie jest w czyściu. Kościół rzymski boryka się z wieloma problemami, jeżeli chodzi o to, co dzieje się ze zmarłymi. Ja, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, zobaczyłem, że cały nacisk Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, położony jest na nasze życie tutaj na Ziemi. Biblia wręcz stwierdza bardzo mocno: a człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Pan Jezus wielokrotnie mówi o tym, co się dzieje z nami po śmierci i przedstawia to jako dwie drogi. Ci, którzy uwierzą w Niego, będą zbawieni, ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Pamiętajmy, że biblijna wiara to nie jest tylko powiedzenie: tak, wierzę, że Jezus jest Bogiem, wierzę w Boga, w Trójcy Jedynego. Biblijna wiara to zaufanie do Boga i posłuszeństwo mu. Pan Jezus mówi o tych dwóch drogach tylko, mówi lepiej wyłupać Ci oko albo odciąć rękę, która prowadzi Cię do grzechu, niż spędzić wieczność w piekle. Pan Jezus nie mówi o żadnym stanie przejściowym i Pan Jezus nigdy nie mówi, a apostołowie nigdy tego nie robią, nie modlą się za zmarłych. Słowo Boże bardzo wyraźnie podkreśla w wielu miejscach, że człowiek żyje raz na tej ziemi, a później żyje w wieczności, albo w obecności Bożej, którą my nazywamy niebem, albo w oddzieleniu od Boga. To miejsce my, dla uproszczenia, nazywamy piekłem. I to święto nasuwa wiele, wiele pytań. Pamiętam jak wiele lat temu rozmawiałem z moją mamą, kiedy jeszcze żyła. Ona bardzo duży nacisk kładła na to, aby zawozić na groby kwiaty, aby zawozić znicze, no w zasadzie dużej części rodzin jeździliśmy także poza Kraków, bo mieszkaliśmy w Krakowie i do dzisiaj mieszkam. W Krakowie też odwiedzaliśmy różne cmentarze i było to dla niej bardzo ważne, aby były kwiaty i znicze. I wielokrotnie pytałem jej, mamo, ale co te kwiaty dają zmarłym? Bo obiektywnie rzymscy katolicy wierzą tak samo, że ten zmarły jest albo w niebie, no, albo w czyśćcu, albo w piekle, ale mm, czy jemu coś dają te kwiaty, czy jemu dają znicze? To są pytania, z którymi myślę, że warto, nad którymi warto się zastanowić, kiedy wpadamy w ten rytm, kiedy wpadamy tą kiedy wpadamy w tą pogoń, jeździmy pomiędzy cmentarzami, jednym, drugim, trzecim i wszędzie chcemy zostawić coś ładnego na grobie. Kiedy myślimy o czyśćcu i o modlitwie za zmarłych, zachęcam każdego z Was, aby zbadał ten temat samodzielnie, aby nie słuchać nauczycieli. Nawet uważam, że powinniście podważać to, co ja mówię, i sprawdzać w Słowie Bożym, czy mówię to, co Bóg. Tam zapisał. Wielu ludzi bazuje na, na słowach innych. Nie sprawdzamy jako Polacy bardzo często tego, co mówią księża, tego, co mówią pastorzy, tego, co mówią nam inni ludzie. Często przyjmujemy to bezkrytycznie, a pamiętajmy, że gra, że tutaj na Ziemi decyduje się, czy będziemy wiecznie szczęśliwi z Bogiem, czy będziemy wiecznie cierpieć w piekle. Dlatego zachęcam, otwórz swoją Biblię, przeczytaj Nowy Testament. Tak naprawdę po przeczytaniu Ewangelii powinna pojawić Ci się już dość jasna, powinno się pojawić w Twoim umyśle dość jasne zrozumienie tego, co dzieje się po śmierci. Jedna z Ewangelii to około dwie godziny czytania. To naprawdę nie jest dużo. Można w 8-10 godzin przeczytać wszystkie Ewangelie i zobaczyć, co Pan Jezus mówił o życiu. I o śmierci, o tym, co dzieje się po śmierci. Czy są faktycznie trzy miejsca, do których możemy trafić, czy są tylko dwa miejsca? A jeżeli są tylko dwa miejsca, to powoduje w nas bardzo poważne pytania. Skoro nie ma takiego takiego miejsca letniości, czyli nie muszę być ani bardzo zły, ani bardzo dobry, nikogo nie zabiłem, to pewnie trafię do czyścia. To zobaczysz, czytając Biblię, że sprawa ma się zupełnie inaczej. Pan Jezus w wielu miejscach mówi bardzo mocne i ostre słowa. Jeżeli ktoś nie zaprze się samego siebie, nie jest mu godzien, czyli trafi do piekła. Jeżeli nie jestem najważniejszy, tak mówi Jezus dla ciebie, ale są jakieś rzeczy inne ważniejsze. Trafisz do piekła. W Starym Testamencie ta prawda wybrzmiewała bardzo mocno w dekalogu, w dziesięciu przykazań. Kiedy Bóg mówi, że ja jestem Bogiem jedynym, to pierwsze, najważniejsze przykazanie: Bóg jest jeden i kochaj Boga z całego serca, ze wszystkich sił swoich. Bóg mówił to bardzo mocno, powtarza to Pan Jezus w nieco innych słowach, ale brzmienie i sens jest ten sam. Bóg musi być u ciebie na pierwszym miejscu, On musi być najważniejszy. Musisz Go kochać i wypełniać Jego przykazania, a wtedy tylko będziesz mógł wejść do nieba. Oczywiście nie przez swoje zasługi, ale przez zasługi Chrystusa. Mówię o tym w innych filmach. Także zachęcam, czytaj Biblię, i jeżeli temat Cię zainteresuje, przeglądnij inne filmy na tym kanale. Ale jeszcze jeden wątek o samej doktrynie czyśćca. Kiedy popatrzymy na historię chrześcijaństwa, historię Kościoła Rzymskiego, to widzimy, że w 610 roku papież Bonifacy IV po raz pierwszy zasugerował obchodzenie uroczystości wszystkich świętych i nakazał, aby Panteon z pogańską świątynią w Rzymie, która była poświęcona wszystkim bogom, przekształcić na kościół chrześcijański i umieścił w nim relikwie świętych. Następnie kościół ten poświęcił Najświętszej Dziewicy i wszystkim męczennikom. W ten sposób kult Maryi i świętych zastąpił kult pogańskich bóstw i bogiń. A był to przypadek zastąpienia jednego błędu innym błędem. A kto jest świętym? Według Nowego Testamentu wszyscy prawdziwie chrześcijanie są świętymi. Zobacz choćby list Pawła do Efezjan adresowany jest do świętych, którzy są w Efezie. Jego list do Filipian także adresowany jest do wszystkich świętych, którzy są w Filipii. Zobacz też list do Rzymian, list do Koryntian, czytamy tam wielokrotnie, jak Paweł nazywa chrześcijan świętymi. Kiedyś powiedziano: jeśli chcesz, aby święty modlił się za ciebie, znajdź prawdziwego Chrześcijanina i poproś go o to jego modlitwa będzie bardziej skuteczna niż jakakolwiek prośba która może być złożona za pośrednictwem zmarłych świętych nie potrzebujemy wstawiennictwa Maryi zmarłych świętych czy aniołów ponieważ sami mamy bezpośredni dostęp do Boga przez Chrystusa co więcej nie tylko nie mamy w Biblii ani jednego przypadku w którym żyjący święty Oddawałby cześć Zmarłemu Świętemu, ale wszystkie próby nawiązania przez żyjących, jakiegokolwiek kontaktu ze zmarłymi są surowo potępiane. Pismo Święte bezpośrednio odrzuca wszelką cześć oddawaną świętym. Mamy konkretne przykłady Piotra i Pawła, a nawet anioła, którzy odrzucili takie uwielbienie. Kiedy Piotr udał się do domu Korneliusza w odpowiedzi na wizję, które miał podczas modlitwy na dachu domu, czytamy, że Korneliusz spotkał go i upadł do jego stóp, lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem. To bardzo ważne. Chociaż Piotr był jednym z dwunast i był osobiście związany z Jezusem, wiedział, że nie miał prawa do takiej czci, bo był tylko człowiekiem. W listrze po tym, jak Paweł uzdrowił Chromego, tłum próbował oddać mu cześć, jemu i Barnabie. I czytamy, lecz gdy apostołowie Barnaba i Paweł usłyszeli o tym, rozdarli swe szaty i wyszli z tumu wołając, Panowie, co czynicie? My także jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ale przynosimy wam dobrą nowinę, abyście uwierzyli w Boga żywego i odwrócili się od bożków. A uwierzyli w Boga, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co jest na nich. Dzieje apostolskie, 14 rozdział. apostoł Jan tak pisze o swoim doświadczeniu na wyspie Patmos. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, aby oddać pokłon przed stopami anioła, który mi te rzeczy pokazał. A on rzekł do mnie, patrz, abyś tego nigdy nie czynił. Ja jestem współsługą z Tobą. I z Twoimi braćmi, czcicie Boga. Księga Objawienia, 22 rozdział. Kiedy zaczniemy czytać te fragmenty, to widzimy taki kontrast i widzimy zupełnie inną postawę wielu biskupów, czy nawet papieża, którzy zgadzają się, aby ludzie klękali przed nimi. I ja sam pamiętam, wiele lat temu, kiedy byłem lektorem i kiedy przyjeżdżał. Biskup do naszej parafii rzymskokatolickiej, to należało wręcz klęknąć i pocałować go w pierścień. Później pojawili się młodsi biskupi, którzy już tego zakazywali, ale wydaje się, że wielu biskupów oczekuje takiego kultu. Czasami docierają do mnie też informacje z różnych stacji rzymskokatolickich, gdzie są. Wierni, którzy twierdzą, i księża, którzy twierdzą, że należy im oddawać cześć, całować w ręce, klękać itd. Ten film jest krótki, chcę, aby był krótki, więc nie jestem w stanie wszystkich elementów tutaj zawrzeć, ale to, co jest istotne, chciałbym podsumować ten film. Po pierwsze, w Polsce wielu ludzi bardzo mocno Przeżywa to święto zmarłych, jeździ po grobach, y, y, kładzie tam kwiatki. Y, nawet samotorzy bardzo krótko modlą się przy tych grobach, ale zwracają bardzo dużą uwagę na, na ten element y, takiego właśnie zewnętrznego upiększenia grobu. Pokazuje no, już taki dysonans. Po drugie, Słowo Boże nigdzie nie pokazuje nam i nie zachęca nas, wręcz sprzeciwia się Bóg. Kiedy ludzie próbują kontaktować się ze zmarłymi. Jeżeli chcemy, aby ktoś święty pomodlił się za nas, poprośmy prawdziwego chrześcijanina, biblijnego chrześcijanina, który żyje według tego, co słowo Boże mówi. Po trzecie, Biblia mówi nam, Bóg przez swoje słowo mówi nam, a człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Kiedy człowiek umiera, dokonuje się sąd i określone jest jego miejsce wiecznego życia. Są tylko dwie drogi, są tylko dwie drogi po śmierci: albo człowiek będzie potępiony, będzie w wiecznym cierpieniu, albo człowiek będzie w wiecznej obecności z Bogiem. Takie osoby nazywamy zbawionymi. Biblia poucza nas też o tym, że to zbawienie osiąga się tutaj podczas życia. Ludzie żyjący na Ziemi, którzy wierzą w Boga, odwracają się od swoich grzechów, to ludzie, którzy są zbawieni. Ten proces, jakby w pełni, dokonuje się po naszej śmierci, a dalej jeszcze dokona się w czasach ostatecznych, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, ale to nie temat tego filmu. Zachęcam przede wszystkim, chciałbym zachęcić przez ten film do przeczytania Nowego Testamentu każdego z Was pod tym kątem, aby zobaczyć, jaka jest relacja chrześcijan, co mówi Jezus, co mówi Pan Jezus, co mówią apostołowie. O zmarłych, czy ludzie się do nich modlą, czy ludzie proszą zmarłych o to, aby w jakiś sposób wypraszali Boga o coś, czy oddają cześć? No właśnie, zachęcam, sprawdź sama, sprawdź sam. Przeczytaj Nowy Testament, to naprawdę nie jest ciężkie zadanie. Można to rozłożyć na kilka dni. Tak jak mówiłem, jedna Ewangelia to jest około dwie godziny. To nie jest dużo. A gra toczy się o Twoje życie wieczne. Bo wielu ludzi myśli, że idzie drogą zbawienia, ale tak naprawdę idą drogą na potępienie. Obyśmy nie byli w tym gronie, abyśmy prawdziwie oddawali Bogu cześć, abyśmy żyli tak jak Bóg tego od nas oczekuje, a nie tak jak opowiedzieli nam różni ludzie, którzy zafałszowali naukę Boga. Tego sobie i Wam życzę. I cóż, do zobaczenia.